Dzień dobry Państwu, witamy na pomeczowej konferencji prasowej po meczu Lechii Gdańsk z KGHM Zagłębiem Lubin. Jest z nami trener drużyny gości Waldemar Fornalik. Panie trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry, jeszcze w dalszym ciągu. No myślę, że kibice zobaczyli ciekawy mecz z dużą ilością sytuacji podbramkowych. Tych bramek mogło paść więcej. Możemy być zadowoleni, że doprowadziliśmy do wyrównania w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy 1-0. Ten mecz był taki, no powiedzmy, zmieniał się jak w kalejdoskopie. I Lechia miała swoje sytuacje i my bardzo dobre w pierwszej połowie. Myślę, gdybyśmy trafili pierwsi, byłoby nam łatwiej odnieść tu zwycięstwo. Natomiast w sytuacji, jaka się wytworzyła, doprowadziliśmy do wyrównania i myślę, że w końcówce też trochę stworzyliśmy takich sytuacji, po których mogły paść bramki. Pochwaliłem dzisiaj zawodników, którzy weszli, którzy pomogli drużynie w tym trudnym momencie, no bo z tego trzeba być zadowolonym. Punkt, tak jak mówimy, jest punkt. Ja nie mówię, że jesteśmy niezadowoleni czy zadowoleni. Myślę, że ten wynik jest taki odzwierciedlający temu, co działo się na boisku. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mikrofony są na sali, więc jeżeli są pytania, proszę o podniesienie ręki w górę, przedstawienie się z imienia, nazwiska i redakcji. Tomasz Galiński. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. To już nie będę pytał, czy jest niedosyt, bo już trochę pan o tym powiedział, ale zapytam o młodego Igora Orlikowskiego. Nie korciło, czy żeby go zmienić, bo też miał w pierwszej połowie takie chyba 2-3 błędy, które mogły się zakończyć golem, czy to jest taki już wyraz zaufania, że zrobiłeś błąd, ale masz zaufanie i grasz cały czas? Wie pan co, jeżeli tak chciałbym postępować, to musiałbym każdego zawodnika zmieniać, który popełni błąd. Tak to nie działa, tak? Młody człowiek, który no, nabiera doświadczenia. Poprzednie mecze rozegrał bardzo dobre. Myślę, że to nie tylko jego wina była przy tych sytuacjach, bo dostawał piłki zbyt wolne, zbyt późne, ale oczywiście mógł się inaczej zachować. Tak samo ta bramka stracona. Gdyby Dominik tą piłkę po prostu wybił w przód, no to nie byłoby całej sytuacji. On dostał tą piłkę w momencie, kiedy już był praktycznie presowany, więc tak jak powiedziałem, nie myślałem o tym. To jeszcze jedna rzecz, bo jesteśmy po tych 4 kolejkach i mam takie wrażenie, że Zagłębie Lubin ma mniej punktów niż wskazywałaby tam to gra. Też pan tak to odbiera? Dziękuję. No jeżeli taki jest odbiór, to możemy być zadowoleni z tej opinii. Mecze były różne. Na Legii graliśmy w dziesiątkę do momentu, kiedy graliśmy w komplecie, było 0-0. Z Pogonią długo prowadziliśmy. Oczywiście Pogoń zagrała wtedy bardzo dobry mecz. Zwycięstwo, dzisiaj remis. Ale jak pan na pewno zauważył, spójrzmy na składy drużyn, tak? Jeden obcokrajowiec, reszta Polacy. Młodzi Polacy wchodzący do składu i młodzieżowcy. I to jest jak gdyby taki, jak ja to mówię, projekt Zagłębia Lubin, który chce stawiać na młodych ludzi, równocześnie korzystając z usług tych doświadczonych. Więc być może to też jest przez to wkalkulowane, że tych punktów jest mniej, że tak jak pan zauważył, młody Igor dzisiaj no, nie miał, powiedzmy delikatnie powiedziawszy, swojego dnia. I tego chyba będziemy musieli się spodziewać, ale będziemy robili to konsekwentnie. Jacek Ówczyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, korzystając z pana obecności, zapytam o dwóch piłkarzy, którzy latem przenieśli się z Lubina do Gdańska. Czy pod względem sportowym to też były decyzje, czy inne względy zagrały, że ich nie ma w Lubinie, a są w Gdańsku? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Serie A, to Buece mówimy, skończyło mu się wypożyczenie. Były to też kwestie finansowe i tu jak gdyby nie podjęliśmy, delikatnie mówiąc, rozmów. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Wejrałka, chcemy, aby w Lubinie zostawali zawodnicy, którzy chcą tam być, którzy się utożsamiają z klubem. Jest wielu młodych, utalentowanych chłopaków, którzy chcą grać w Zagłębiu Lubin. W kadrze jest bodajże, czy czasami na treningu mam 7 chłopaków urodzonych w Lubinie. I to też jest jak gdyby to, o co nam chodzi. Jeżeli Szymek gdzieś latem nie wyraził chęci przedłużenia kontraktu, czy pozostania na dłużej, no to nikogo nie będziemy na siłę trzymać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już nie widzę rąk w górze. Dziękuję za część pierwszą, za moment część druga. Na drugiej części konferencji prasowej jest z nami trener Lechii Gdańsk Szymon Grabowski. Trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry. Przygotowując się do tego meczu, na pewno chcieliśmy głównie skupiać się na sobie, na swoich deficytach względem tego, co było, na swoich dobrych stronach, które chcieliśmy jeszcze mocniej uwypuklać.
I myślę, że patrząc z perspektywy całego meczu, można tak powiedzieć, że to zadanie zostało połowicznie odrobione, bo na pewno prezentowaliśmy się lepiej, na pewno wyglądaliśmy już jako zespół lepiej i, no i to jest ten krok, o którym gdzieś tam rozmawialiśmy i kolejne są przed nami, bo jeszcze tutaj nawet końcówka meczu pokazała, że mamy na pewno duże rezerwy. Co do samego obrazu gry, myślę, że na pewno mamy duży niedosyt do tego, że nie zdobywaliśmy bramek w momentach, kiedy powinniśmy. I myślę, że sytuacja na 2-0, gdzie powinniśmy, Tomek Wójtowicz powinien uderzyć w światło bramki i zdobyć gola na 2-0, pewnie by zamknęła ten mecz. Troszeczkę szczęścia nam też brakło, bo bodajże pół stopy Tomka Bobczka też sprawiło, że bramka została nieuznana. Także na pewno jeśli chodzi o ten aspekt w ofensywie, był progres, no ale dalej mieliśmy problemy momentami zbyt duże, jeśli chodzi o obronę własnego pola karnego. Stąd też stracona bramka i można powiedzieć powielony błąd z przeszłości. Niemniej jednak cały czas mam nadzieję, że będziemy podążali tą drogą i będziemy widzieli wszyscy wspólnie lepszą grę i co za tym idzie lepsze wyniki. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Poprosimy o pytania, o podniesienie ręki w górę. Jacek. Jacek Uchczyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, mam pytanie, czy to jednak fizyka, bo nie da się 90 minut presować wysoko obrońców, a tym bardziej bramkarza, sprawiło, że no, czym bliżej końca meczu, to tych takich doskoków, które przyniosły między innymi bramkę, było więcej, czy jednak podświadomość, że jest korzystny wynik, więc cofnijmy się i zagrajmy z kontrę. Dziękuję bardzo. Na tą chwilę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że fizyka też pokazała nam na GPS-ach w trakcie gry, że te osoby, które wyglądały troszeczkę słabiej, po prostu zmienialiśmy, więc ta reakcja była. Myślę, momentami brakło dobrego ustawienia nawet w tej obronie średniej, gdzie zbyt dużo miejsca po prostu zostawiliśmy Zagłębiu i można powiedzieć zbyt łatwo konstruowała grę na naszej połowie, no i wykorzystywała te nefralgiczne dla nas boczne sektory, a wiemy, że tam akurat Zagłębie czuje się bardzo, bardzo dobrze. Także tutaj na pewno też zawodnicy bardzo chcieli, trzeba ich tutaj pochwalić i pogratulować im, że wyglądało to na pewno już zdecydowanie lepiej niż do tej pory i chcieliśmy wszyscy wspólnie odnieść to zwycięstwo pierwsze w Ekstraklasie, więc może rzeczywiście troszeczkę podświadomość tak zadziałała, że bardziej skupiliśmy się na rzeczach, które no nie dawały nam do końca dobrych rezultatów. Także tutaj na pewno tak, ale mówię, koncentracja w finalnych, kluczowych sytuacjach pod bramką przeciwnika, gdyby była lepsza, pewnie dzisiaj cieszylibyśmy się z pierwszego zwycięstwa. Nie ma chyba więcej pytań. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia na kolejnych meczach. Dziękuję.